Hej. Są nowym widzowie. Postanowiłem, że nie ma się co spinać. Gramy tutaj dla radości i przyjemności. Nowy Tomb Raider. Skończę tylko kawałek pizzy. I... I przebrniemy przez ten potop, scenę potopu. I potem mam nadzieję, że będzie już na luzie. Zobaczmy, czy gra mnie rzuci od razu na głęboką wodę, czy będę mógł sobie jeszcze dojeść. Więc ja wzięła ten topór, czy... Jezu, kto to wczelił tego gifa? RGB. Tak. Słynna scena potopu. Jak to się mówi, głodny mokrego nie zrozumie. A, sorry. Chciałem tylko patrzeć, czy nie jest za głośno, a pewnie trochę jest. Więc to jest tak, najwyższy poziom trudności możliwy. Trzeba więc mieć oczy szeroko otwarte. Moje są skierowane w stronę... Tu jest pizza. Ale luzik. Płyniemy lewą stroną, są różne ścieżki, widzę rozwoju. Uwaga, dobra. I teraz muszę co, E przytrzymać, niech zgadnę. Teraz słynny dzwon. Że nawet kolor włosów jak Hugo, tak. No to jest taka nowa wersja. No i scena pod wodą słynna, szybsze pływanie. A, trzeba wcisnąć, bo to pewnie ma mało czasu. Tu ktoś się utopił. O! Bąbel. No i tu jest walka teraz o otwarcie drzwi, czyli check on the game. Super gra. Wynurzenie teraz. Czekam. F. To... Dobra, i teraz ten trudny moment. Tak, jest tylko tutaj skok.
tutaj skok. A trudno, trudno. Ślepe przejście, ślepym przejściem. A to nic. Nie wiem, wciskałem E, żeby nie było. Jedną ręką. Czytałem cię, leniwiec. Kebabów nie przepadam. Czy lubię, ale nie powinienem. Pizzę zdrowszą się wydaje. Oj, chodzimy w prawo. Brawo. Okej, to spotkanie z kolegą. U nas takie nudziarstwo. Hugo wyżej, tak. Kipina pyta o RTX-owe światełka. Zaraz będą. Tutaj pod wodą będzie widać tego autobusu światełka. Dobra, i teraz to. Lecimy, lecimy. Wdech. Te. Tu jest i wdech. I teraz scena z exit salida. O, warto się nauczyć. Tak, cyglara otwiera drzwi. A, wystarczy przytrzymać. Teraz tutaj, tego bym się spodziewał, że przez ten cały autobus przylatujemy, ale scenariusz tak chciał. Elo bro. Witamy się z szanownymi widzami. Muszę wejść wyżej. Tak. To jest logiczne. Prawda, woda, więc wchodzimy wyżej. Okej, okay, i to jest to. I tutaj hopa, hopa. Teraz tylko dobrze celować larą. Wydaje mi się, że to jest stół. Okej, drugi raz to samo miejsce. Gdzie tam trzeba skoczyć na litość boską? Gdzie tam trzeba skoczyć? Okej, jedną ręką, okej? Okay. Sorry, gdzie tam trzeba skoczyć? Intuicyjnie tam w lewo. Nie wiem, poczekać aż to się zsunie czy co? Latarnia. Próbowałem skoczyć w latarnię. Okej. To jest ta chwila, kiedy... Pełna imersja.
Tak, skoczyć na pręt. Ci sami ludzie nie żyją? Dobra, i teraz tak, pierwsze otworzenie drzwiczek tym urządzonkiem. Oba. Trochę w górę. Trochę w dół. No, mówisz tak jest, siemanko. To tam ciało płynie. Teraz zobaczyłem. Muszę wejść wyżej. Tak, we need to go deeper. Dobra, w lewo, w prawo. I teraz. Na pancerniku też cię widzę, tak, spokojnie. Dobra. Latarnia? Sorry, chciałem się zastanowić nad tym. Żywcie nie wiem. Gdzie to nas komiście? Czy bardziej w prawo? Próbowałem, a spróbujemy jeszcze raz. Słuchaj. Żeby odczekać chwilę, tak też może być. Okay. Czy jest licznik śmierci? A z chęcią zaraz dorzucę. Bardzo chętnie. Czy mam rzucanie czekanem? Mam. Ale wciskam to rzucanie czekanem i Lara wcale nie rzuca czekanem. Dobra, szybko, szybko. Tutaj Lara wdech. Dzień dobry, Drakos, jakby co? Czekaj, jutro się bawi, jest Jarzyn. Jarzyn, co ty tam robisz, najtość boską? A, że można zrobić zdjęcie, jak Lara ginie, tak? Bardzo fajne. A co pokazuje kobieca wizja? Nie mam, to z najwyższej wiarygodności Max Spawn. Takie pytanie na tym streamie to jest ban. Tutaj szanujemy się nawzajem, nie gramy nigdy na easy. Nie robimy tutoriali. Staramy się po prostu, no, ogarnąć. Okej. Pełna imersja. Muszę wejść wyżej. Zbliżam się do tego miejsca i czekam na Państwa propozycje. Okej, chyba tę linkę trzeba jakoś użyć.
Czyli nie możemy czekać. Teoria o tym, żeby poczekać, okej, nie działa. Co jest dana? Dobra, teraz tak. Musimy ustalić, którym guzikiem się używa tej magicznej liny z hakiem spidermowej. E czy F? To jest tak, szybko dopływamy. To jest cały czas tutorial, to jest łatwe wszystko, pamiętajcie. To wszystko Lara zrobiła, pamiętajcie. Tę śmierć. Mi się wydaje, że nie trzeba w ogóle... Że wytrzymamy bez tego tlenu. Zobaczmy, sprawdźmy to. Na tym poziomie trudności nie zużywamy tlenu. Dobra, czyli nie trzeba tam wchodzić po te bańki z pupy. Że rękoma się łapie lampy. Że dobrze, że umarła przez to, że to zrobiła, ta. Dobra. Ładna ścieżka dźwiękowa. Najlepsze jest to, że dzięki takiemu powtarzaniu docenimy kunszt grafików. Dobra, czyli chwytamy się lampy, tak? Dobra, tu hop. Tu hop. I... Tu hop. Ej, co mnie ta bulwa się nie chwyta tej lampy? Co jest grane? Dlaczego się nie... Słupa. Blisko zarówno. Lubię, jak to rozwala mordą te deski, więc ją dałem tam specjalnie. Nie bierzemy tego, nie zażywamy tej wody. Powietrza, przepraszam. Dobra, czy teraz słup, tak? Skurde, po prostu Dragon Slayer, nawet nie jest Hugo. Serio. Nie słup. To w końcu co? Bliżej słupa niż żarówki. Jezu, zwariuję z wami. Okej.
Czy zwariuję z twórcami, że nie jest już wina moich kochanych widzów, których tak miłuję? Tylko tych patałachów z Ubisoftu Montreal. Kto to widział, żeby gościom, którzy zrobili drewno, czyli Deus Ex, drewno Ex, w skrócie Elex, dać taką grę, która wymaga finezji? Hopa tutaj. Hopa tutaj. Hopa tutaj. I co, bliżej, dalej od żarówy, nie? A jest! To teraz, gdzie teraz? Jezu, gdzie tu, gdzie? To jest tej magiczne, poznaję. Tam? Nie, no Lara, nie, co ty, spanikujesz? Nie, nie, dziecko może zginąć, ja nie chcę powtarzać. Jezu, nie, 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 zostaw to dziecko. No, spoko. Można było je uratować swoją drogą? To jest hard, okej? Okay? Dzieci umierają też. To jest takie... Tak? Chwila na odpoczynek. Lara? Martwiłem się. Że bad ending. Jesteś, kurde. Po tym wszystkim, co przeszedł mój ojciec, oddałam trójce dokładnie to, czego chcieli. Użyję skrzyni i noża, aby stworzyć świat od nowa. Jak stworzyć od nowa? Nie wiem, on myśli, że może pozbyć się grzechu i słabości. Ten człowiek, my musimy go powstrzymać. To wszystko moje. Coś wymyślimy, okej? Okay? Obiecuję. Nie, 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 nie. Musimy dotrzeć do ukrytego miasta przed trójcą i znaleźć srebrną skrzynię. Okej, okay. Najpierw przeniesiemy ich w bezpieczne miejsce i zajmiemy się skrzynią. Nie, nikt nie będzie bezpieczny, jeśli dotrze do skrzyni pierwszy. Ja muszę iść. Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Nie możesz wiedzieć, czy to twoja wina, Laro. Nie wszystko kręci się wokół ciebie. Ci ludzie nas potrzebują. Zróbmy coś dobrego teraz. Poza tym, czym mamy się kierować? Zagadką? Różowa ryba i srebrne korony to trochę za mało, żeby dostać się do ukrytego miasta. Chcę pomóc tym ludziom. A potem znajdę samolot. To jest kapryciozak, jakby co? Jest, tak? Tak. Chyba, emocje jeszcze. Po prostu nie mogę, pokazałem się wam to. Jak głupoty gadają. To jest ten samolot. Petru, błagam Pepego. Zdaje się, że szukamy góry wulkanicznej. Srebrna korona to pewnie kłęby obłoków. Czarna korona. Nie mogę przestać myśleć o tamtych ludziach. Wszystko stracili.
akwapark dostali, a ten płacze. Zagadka mówi, idź za sercem węża do góry w srebrnej koronie, gdzie obradują bliźniaczki. Ciekawe, czym one są. Ta burza źle wygląda. To tylko deszcz. Skupmy się na tej górze w chmurach. Góra w chmurach. Gdy ją znajdziemy, skąd pewność, że to ta? Przeczucie? To jedyna poszlaka. Z malowidła wynika, że to nie koniec nieszczęść. Pomożemy im, jeśli zakończymy to i powstrzymamy trójcę. Już nie tylko... Dobra. Ale skąd to wiemy? Johna, to co poczułam, gdy wziąłam sztylet. Chodzi o wstrząsy i tsunami. To coś jeszcze. Zdawało mi się, że coś obudziłam. Wiem, że to niewiarygodne. Wiem, że trudno ci w to uwierzyć, ale musisz mi zaufać. Musimy sobie ufać. A odgłosy deszczu super, tylko to. Ej, w samolocie raczej. Chyba coś tu znalazłem. Naprawdę? Tak jest. Źle wygląda ta burza. Nie lepiej wrócić ze mną? Jesteśmy już blisko. Trójca też by się nie bała. Jezu, to jest jak. Ten lot, co prezydent leciał, nie chcę o tym mówić, nie? Tak samo było. Jest mgła. Nie lepiej przecież. Nie, leć. Jest gdzie wylądować? A mogę was posadzić blisko ku Głokiaku. Ląduj. Zbierawa tu. Trzymać się, może rzucać. Wszystko się zgadza. Raz ruskie przyjdą, tak? Bo to pewnie wiadomo, że to ruskie są złymi. Fajne włosy, muszę przyznać. Chcę włączyć liczbę FPS-ów? No mogę. Ale jest bardzo płynnie. Oła. Błoto też super. Strasznie szanuję takie błoto. Szanowni widzowie, skończył się na Jadisco i na Nvidii w tym przypadku też tutorializm. To tak, myszkę przyspieszyć, to ludzik. No okej, co teraz? Zimno, tak? Poszukaj ocalałych. Okay. Ocalałych, to były trzy osoby, tak? Łącznie z Darą. Tam, gdzie są suchary, to nie jest błoto. I tak, rozbić ognisko. Zacznie się gra. Jamy kobiecowizji to jest najwyższy poziom prawdziwej trudności. To są jakieś takie bzdury, co widzicie u innych streamerów, tam przechodzą na Spread X i gra się przechodzi, prawda? Miguel! Co to za rasizm, to małpy po imieniu. Czy nie, małpy też spoko, no. Czy widać ślady? Czego ślady? Nie, gra jest bardzo ładna. Aha.
Może się przydać. No, co się tutaj nie przyda. Używaj drewna, by wytworzyć w ruchu ciche strzały. Dziękuję. Zostawię to na później. A, gra ciszej, jasne. Johna! Czy ktoś mnie słyszy? Halo! Jest tam kto? Op, 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 op. Gdzie oni są? Muszę ich znaleźć. No, gdzie mogą być? Wylądowali pewnie na innym lotnisku, nie? Yeah. Góra ze srebrną koroną. Jesteśmy blisko. Ktoś tam jest. Muszę się tam dostać. Co się dowcip? Idź w stronę Lary. Laro, idź tam, gdzie jest Flaro. Takie tam zabawy słowne bez jakiego poziomu. O nie. O nie. Jajka. Nie, użyj piór. Wzięła pióra. A dobra, nieważne. Nie będę się kłócił. Rozumiem, że muszę skoczyć do przodu, tak? Wyjdę. To były cytryny? O, bardzo ładne, dziękuję, to Jędrek znalazł. Wraz z Larą podążamy za Flarą. Super tytuł odcinka. Chcesz znowu obóz zrobić? Co to za w ogóle... Ogień. Ktoś tu musi być. Halo! Głośniej grę. Słyszycie mnie? Gdzie jesteście? Yes. Jest safe. Nie wiedziałam, że burza będzie taka gwałtowna. To moja wina. Powinnam była posłuchać Johna, przemyśleć to. Nie powinnam brać tego sztyletu. Mam nadzieję, że nikt więcej nie ucierpiał. Że inne wioski są całe. To jest po prostu w Larze jeden... Muszę powstrzymać te kataklizmy, zanim będzie za późno. W Larze 1 zremajkowanej cierpiała Lara i cała wyprawa. W 2? Czy teraz już cierpi cały świat z Larą? O. No już prawo. Zmienicie jej ciuchy. Ok. Teraz jeszcze ważny element związany z takimi informacyjnymi cechami gry. Czyli po co na pewno nie przychodzicie na ten kanał. Widzicie, że grożę wam nożem. Tutaj chyba. To jest, no to wartości, jakie są w grze. No tak. Eksploracja, obserwacja, wojownik. No nie, poszukiwacz, wojownik, zbieracz. Okej. To blizuje nóż, bardzo mocno. Dziękuję, Darki, do smacznego. Pyta ze Treasure S, czy oblizuje... Nie, Alutanus, czy oblizuje nóż? Wycieram go w pizzce. Nie jest to zgroźniejsze. Podobają mi się kolory. O! Potężne strzały. I to jeszcze są te... wydłuż czas stabilnego celowania potężnych strzał? To mu się przyda, chyba lisi cel. Weźmiemy co? Objęcia boa.
No. To już ważne. Że te niebieskie są. Instek przeprowadza to sokoli wzrok. Nie działa mi to. Nie działa mi to chyba. Dziękuję tu, Baron. Na szczęście jest po wszystkim. Najgorsza część za wami. Ja zjadłem. No i zostało nam, kurde, 10 minut niecałe. Ale tak, z ważnych rzeczy. Więc tak, fajnie będzie, mi się wydaje, lisi cel. Potem fajne będzie uderzenie węża. Uderzenie węża? O, swoją drogą, El Abrazo de la Serpiente. To jest fajny film w tych klimatach. No, nie wiem, czy w ogóle jest warto go przytaczać, jeśli właśnie ten teraz tak. Żywotność Pumy. LOL. Po zaangażowaniu ran w czasie walki. Czego z tego, co rozumiem, ten poziom, który się nie mogę robić, zyskuje niewrażliwość. Lisi skok. Małpia zwinność. A, to lepiej wziąć. Że pokaż jej stroju. Zaraz zobaczę. Sorry, bo się nie znam. Objęcia, bo... O, zabij drugiego przeciwnika. To jest spoko. Za mało punktów. No dobra, to na razie styknie. Czyli dala się wzbogaciła. Nowy strój dostępny, niedostępny. Smutne skrzypce. No i co teraz mam ten? Przeszukaj okolice. Spadł tu fragment samolotu. Mój sprzęt jest w tym ładunku. Muszę go odciąć. To jakiś tutorial, tak? No znajdź narzędzia. Zobaczymy, czy zdążymy. I co, w wodzie coś złego będzie? Nie wydaje mi się. To jest... Linka. Oczywiście nie wejdzie w górę po niej, tak? Jezu, jaka to jest małpa! Jak ta kobieta irytuje? Czemu ty nie wejdziesz na górę? Aha, bo nie mam w ogóle tego łuku. Jaki dara masz problem, żeby wejść po tym? Potrzebuję narzędzia, żeby to otworzyć. Przed chwilą wlazłaś po tym, koleżanko. Tam się chwyta. Nie mogę po tym wejść już, tak? Bo jest zakazane. Że muszę nożyk zrobić. Co ty gadasz? Zrobić? Muszę go znaleźć chyba. Tak?
Na razie nic nie mogę. Gra mi teraz każe znaleźć tą skrzynię, dotrzeć do niej jakoś, tak? Ale. Ale jak? Pytanie, czy to jest nowy sezon Narcos. nie wiem. Nie oglądałem Narcos. O, bar to jest, tak? A, czy na to mogę wskoczyć? Dobra, chyba to jest ta droga. Chyba nam się uda... O, wspiąć się na drzewo. O! Dobra, i tutaj jest tak i... No i co? I jak? Nie masz noża, musisz go zrobić. Zo przyszło. Czy można tamować te zwierzęta? Jak to w Minecrafcie? Dobra, czyli tak, stąd schodzimy na drzewo. Tam jest ten worek, nie? Tylko... Jeszcze raz. Tak, jest raz tu. No i teraz skoczyć na ty od tego jakoś. Chyba że stąd i na drzewo tamte? Kurczę. Czekaj, że worek jest nad jeziorem. A to jest co w takim razie? Nie no, w moim świecie ten worek jest tutaj. Tak? Może masz rację. Niech to szlak. Co ona chciała zrobić? Ja tego nie zrobiłem. Co najgorsze, że nie rozumiesz intencji na tym poziomie postaci. Małpa? Żaba. Sorry. Dobra, musimy szybko to jakoś rozwiązać, no bo zaraz... Zaraz czas się praktycznie kończy. A chcielibyśmy to ładnie odcinek jakoś optymistycznie domknąć. Tak, to jest twój sprzęt, Lara? Czy twój sprzęt jest tam? Nie, tu jest twój sprzęt, dobra. To jest trująca żaba, tak? Co wy znacie się, tak? Gra na 100 godzin. Nie wiem, znając życie, musimy się tanie naokoło, nie? Bo to... Tak, wejdziemy tutaj. Grobowiec wyzwań. Wyciągaj ze śmigła nóż? Co ty gadasz? Co za absurd? W sensie rozumiem, że tak jest, nie wątpię w wasze tutaj to, że mówi się prawdę. Kto to wymyślił? W śmigle był nóż? Nie zwróciłem uwagi w ogóle. Czy ze śmigła zrobimy dopiero nóż?
był ten węgorz, tak, z Łodzi. Nieźle, ale to tępy kawałek metalu. Muszę go czymś naostrzyć. A, to będzie grind. Zabij 10 tysięcy dzików, żeby naostrzyć nóż. Dobra. No to jest kolejna przygoda. Fantastyczna produkcja. Najnowszy Tomb Raider wykorzystujący takie technologie jak RTX, grafika, dźwięk i tak dalej. Dźwięk pokładowy samolotu w ogóle jest nawet. Fantastyczne przygody. Próbujemy przeżyć, uratować świat, bo Lara sprowadziła na świat trochę cierpień. Mam nadzieję, że w tym momencie się gra zapisuje. To będzie najlepsza przygoda. W ogóle jak się okaże, że... Tak, zapisz grę i już mamy 7%. No, można powiedzieć, że endgame, ale jeszcze nie szalejmy. To jest to. Znaczy, to jest dobra zabawa. Najwyższy poziom trudności, wyzwanie i tak dalej. Tutaj niestety tniemy uroczo i tniemy.